tak zacnym miejscu należy się zacznie przywitać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Chciałem mówić na temat chrztu Polski, no bo mamy okrągłą 1050. rocznicę chrztu Polski i o tym, co ten chrzest Polski wywołał na arenie międzynarodowej. Jakie skutki były chrztu Polski na arenie międzynarodowej? Dla Polski to mniej więcej wiemy, jakie były skutki. Mniej więcej wiemy. Chociażby to, o czym było tutaj wspomniane, zaprzestano handlu niewolnikami. Ja, dlaczego się tego akurat czekam? No bo pewni dobrzy wujkowie zza oceanu nas pouczają na okoliczność takich czy owakich obyczajów. No my 1000 lat przeszło przez nie handlujemy ludźmi, a ich przodkowie jeszcze 160 lat temu handlowali ludźmi. Niech nas nie uczą na Boga, prawda? No, więc skoro już jesteśmy właśnie przy tych międzynarodowych skutkach sztuk Polski, to był dla znacznej części tej starej Europy wstrząs. Tak, my się łudzimy. My musimy, tak jak to ksiądz Blachnicki, założyciel ruchu oazowego, mówił, musimy stanąć w prawdzie. Nie jesteśmy żadnym narodem wybranym. Nie jesteśmy żadnym Chrystusem narodów. Proszę zobaczyć, takie moje wystąpienie jest na stronie Na Argumenty na YouTubie. Czy Polska jest Chrystusem narodów? Musimy stanąć w prawdzie. My się sami nie wiadomo gdzie tam wynosimy, a ten stary Zachód, te stare kraje Zachodu, Anglia, Francja i tak dalej, to na nas tak patrzą. Dla starej arystokracji angielskiej czy francuskiej my jesteśmy parweniuszami, jesteśmy nikim. Tak, z góry na nas patrzą. My zawsze się nadymaliśmy jak balon i mój przyjaciel już nieżyjący, a urodzony w Nadwórnej, dawne województwo stanisławowskie, 50 kilometrów na południe od Iwano-Frankiwska, czyli dawnego Stanisławowa, opowiadał mi, że polskie dzieci bawiąc się w chowanego, taką wyliczankę robiły. Raz, dwa, trzy, wszystkie Żydy, psy i uwaga na gramatykę. My Polacy, złote ptacy i wychodzisz ty. Tak, my Polacy, złote ptacy, prawda? Tak. Prowadziłem 200 wyjazdów na dawne polskie kresy. Byłem 200 razy w Kamieńcu Podolskim, na wałach fortecy. 200 razy byłem na polu pod Chocimiem. Ja widziałem, jak się nasi złote ptacy zachowują. Siedzą sobie Ukraińcy przy stoliku, piją sobie piwko w Kamieńcu, w ogródku, rozmawiają, cisza, spokój. Wpada wycieczka z Polski. Trzy stoliki do kupy, trzy skrzynki piwa na stół i takie bluzgi, że uszy wykręca na pół miasta słychać, a oni pokazują, o polskie pany przyjechały. Taką sobie wyrabiamy opinię dzisiaj. I my chcemy zbawiać świat, Europę, z czym do gości? Z czym do gości? Tak, konia kują, żaba nogę podstawia. Ale jakie były bezpośrednie skutki chrztu Polski? Ten Mieszko, ten Dagome, czy ten, czy jakie tam inne imiona, dużo, dużo wersji jego imienia, Dzigoma, prawda, i tak dalej, wcale nie musiał być takim dzikusem, jak niektórzy sobie myślą, że był. Wcale nie, on musiał mieć świetny wywiad. On musiał mieć świetny wywiad i ten wywiad mu doniósł, co szykują Niemcy. Otóż Niemcy w 1937 roku założyli opactwo w Magdeburgu i kombinowali, żeby tam utworzyć metropolię, która będzie misją na wschód. Która będzie misją na wschód. Mieszko się musiał o tym dowiedzieć. Czym to grozi? To właśnie to słyszeliśmy. Chrystianizacja mieczem. Tak, to jest ich wynalazek. To jest ich wynalazek. Bo papież Grzegorz Wielki wpadł na taki pomysł, chrystianizacja słowem właśnie. I tak została schrystianizowana Irlandia, tak została schrystianizowana Anglia, te kraje angielskie, prawda? Było 5 królestw na początku. Tam było powiedziane, nie niszczyć, nawet dawnych świątyń nie niszczyć, tylko wywalić bóstwa pogańskie, te bałwany, wyświęcić, prawda, konsekrować na kościół i tak dalej. Nie zasypywać jakichś tam świętych źródełek, tylko nadać im znaczenie chrześcijańskie. Co święty Patryk w Irlandii robił właśnie? Co święty Patryk robił? Co inni misjonarze robili? Ja mam tutaj taka ciekawostka z polerowanej stali, taki pierścionek ze świętej wyspy Iona na Hebrydach, gdzie Kolumban starszy założył klasztor w roku 563. Tutaj mam taki z napisem, o, ma ponad 100 lat, taki pierścionek prawosławny.
To jest napisane spasi i sacranim, czyli chroń i zbaw. Tak, proszę Państwa, my wcale nie jesteśmy takim starym chrześcijaństwem. Ja widziałem takie maleńkie kościoły w Yorkshire, w Dalech, gdzie było na progu napisane 720 coś tam. Więc ci, te stare kraje Europy, to my możemy się podpisywać, że my tutaj cywilizacja łacińska, po pierwsze cywilizacji łacińskiej to w Europie już praktycznie nie ma. Ja zjechałem Europę, dokładnie. Jest tej cywilizacji tyle, co kot napłakał raptem. A po drugie, to oni nas wcale nie chcą. To my się pchamy na siłę, że a my tutaj jesteśmy. Nie, oni nas wcale nie chcą. Oni nas nie chcą. I nigdy nas nie chcieli. My, jak ci głupcy, lataliśmy po całej Europie za waszą i naszą. Za naszą nikt nie chciał. Pokazali. Powstanie listopadowe. Wy wszyscy, Francja, premier Francji powiedział co? Złoto i krew Francuzów należą do Francji. Basta. Koniec złudzeń. No, to po francusku powiedział też car, prawda, Polakom w Warszawie. Koniec złudzeń, panowie. Żadnych marzeń. Tak im powiedział. Bo Polacy se marzyli, że car zjednoczy wszystkie ziemie polskie dla wszystkich zaborów pod swoim berłem, no nawet tego, ale w jedno połączy te ziemie zabrane z Królestwem Polskim, a car żadnych marzeń, panowie. To są realiści. My Polacy wierzymy w cuda. Ja też wierzę w cuda, ale nie w takie, w jakie tak zwana prawica w Polsce wierzy. Ja jestem monarchistą i może dlatego wierzę w cuda troszeczkę inne. Polacy, większość Polaków, ja przepraszam, tak, na chwilę odszedłem od głównego nurtu, większość Polaków żyje w swoistej schizofrenii. To sobie Państwo musicie uświadomić. W kościele śpiewają, my chcemy Boga, my poddani. Wychodzą za mury kościoła i są socjalistami. No to jak? Tu są króla, czyli monarchii, prawda? A tu, prawda, głosują na socjalistę, są socjalistami i tak dalej. Przyjdź królestwo twoje się modlą, prawda? A nie przyjdź republiko twoja. Tak. To jest schizofrenia jakaś, prawda? Tutaj królestwo, zresztą to fixum dyrdum, jak to Nikodem Dyzma nazywał, to już w Polsce od dawna trwa. Patrzcie. Królestwo polskie. Potem się zwie Rzeczpospolita, czyli Respublika. Król jako w zasadzie dożywotni prezydent, niby z Bożej łaski, a guzik ma do gadania. Po pierwsze lepszy szlachciura tego z Bożej łaski mówi, to ja cię wybrałem, prawda? To po tobie Bogusław Radziwiłł mówi, my Radziwiłłowie teraz będziemy przystępować do całowania tej jego królewskiej piegłasiewiczowskiej ręki, prawda? Jakieś fixum dyrdum. Polska szlachta odwołuje się do czego? Do Rzymu, ale nie do starożytnego Rzymu cesarskiego, tylko do Rzymu republikańskiego. Oczywiście. To jest w ogóle jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Czy pytanie padło, czy my możemy tu coś jeszcze? Nie to, że my możemy, my musimy. Albo będziemy wielcy, albo nas nie będzie po prostu i koniec, no. Nie ma innej możliwości. Ale żeby być wielkim, to trzeba najpierw sobie uświadomić, że się jest słabszym niż nam się wydaje. Bo gdyby się Białorusini uparli, to w 2 godziny są w Warszawie. Takie mają wojsko i tyle mają czołgów. Przeciwnicy do naszej armii. To trzeba stanąć w prawie. No to ale wracam. I ten Mieszko, proszę Państwa, jak on się zorientował, co Niemcy planują, co Niemcy knują, to kombinuje tak. Skąd by tutaj, jakby tutaj, nie bardzo. Z nim jako z dzikusem, z poganinem, nikt nie chciał za bardzo rozmawiać. A jeśli by nawet rozmawiał, no to by rozmawiał z nim z takiej pozycji, że on by był tą mróweczką, a tu ten słoń by mu warunki narzucał. On musiał coś pokombinować. No i wykombinował z tymi Czechami. Dlaczego? Żeby nie przyjąć, broń Boże, chrztu z Magdeburga, a skąd? Z Ratyzbony. Praga podlegała pod Ratyzbonę, Regensburg pod Bawarię. Bawarzy się z Sasami za bardzo nie lubili, a myśmy byli bardziej zagrożeni od Sasów. To Czesi mogli się obawiać tam Bawarczyków i tak dalej, a my się bardziej Sasów baliśmy. Więc za pośrednictwem czeskim, jaką ofiarę rzeczywiście, jakiej ofiary dokonał ten Mieszko? Jak to Długosz pisze,
Siedmiu żon przedtem zażywał, prawda, tak ładnie pisze. Siedmiu żon zażywał i musiał je odprawić. I wziął sobie Dubrawkę, która była od niego starsza. Podobno nie grzeszyła urodą i słynęła w całej Europie, prawda, z niezbyt ciężkich obyczajów. Tak plotkarze, prawda, się mają. Więc musiał zacisnąć chłop zęby, no i mówi, no, biznes jest biznes. Ponieważ jej siostra Mlada na Awentynie, prawda, miała jakieś tam układy, miała chody, to za jej pośrednictwem wysłał delegację do papieża. No, tam w Rzymie też nie bardzo ciekawe rzeczy się w tamtym okresie działy. Trzeba było przeczekać pewien okres. I tu teraz znowu z tym ślubem. I kiedy ten ślub był? Najpierw, ciekawe, to wbrew obyczajom, Dubrawka chrześcijanka poślubiła poganina, bo najpierw wyszła za niego za mąż, a dopiero on się ochrzcił. To ciekawe. Jest napisane 965 w kronikach, Dubrawka przybywa do Mieszka, po łacinie jest napisane. Tak. A potem dopiero 966 Mesko Baptizatu jest napisane w kronikach. Bardzo lakoniczna wzmianka ochrzczony. Gdzie? Po dziś dzień nie wiadomo gdzie dokładnie. Od Ostrowa Lednickiego, prawda, po Ratyzbonę, gdzieś tam najprawdopodobniej w Ratyzbonie, bo ciekawe, bo wtedy tam ten biskup w Ratyzbonie nosił imię Michał. Michał. I prawdopodobnie to jest przeróbka słowiańska, ten Mieszko, to jest od Michała, to jest imię jego chrzestne. Prawda, nie tam Dagome, Dzigoma, prawda, to jakieś imię jego dawne, a tutaj, prawda, Mesko od Michała. Podobnie w 968 roku jest napisane Jordanus primus episcopus in Polonia ordinatus est. Jordan jest wyznaczony, ordynowany na pierwszego biskupa w Polsce. Pojawia się nazwa Polonia. I teraz znowu ciekawostka. Co to za imię Jordan? Niektórzy kombinują, że być może to był jakiś Włoch Giordano i z niego Jordana zrobili. I to by w jakiś sensie tłumaczyło, skąd się wziął biskup następny Unger. Umberto też mógł być Włochem, prawda? Następna hipoteza. Bardzo, bardzo ciekawe te hipotezy są. Ale Mieszko się ochrzcił, no ze swoją drużyną się ochrzcił. No ale cóż, to mówimy chrzest polski. Jaki polski? Jakiej Polski? Jeszcze za Zygmunta Augusta na Mazowszu były ogniska pogaństwa, gdzieś tam ser krasnoludką za stodołę ludzie wynosili, do jakichś tam się rusałek modlili, prawda, i tak dalej, więc chrystianizacja kraju to jest zupełnie co innego niż chrystianizacja drużyny książęcej. Kniaginie Olga w 955 roku się w Konstantynopolu ochrzciła, a potem dopiero jej wnuk Włodzimierz Wielki w 988, bo ona nie ochrzciła kraju. Zauważmy, zawsze kilkadziesiąt lat po chrzcie danego kraju następowało, i to od Anglii po Polskę, coś takiego jak reakcja pogańska. Jacyś ludzie się wkurzali, podpalali kościoły, wyganiali mnichów, księży, wracali do dawnych wierzeń i tak dalej. Tak było w Anglii po śmierci Ethelberta, króla Kentu, którego ochrzcił święty Augustyn, który z 40 mnichami na polecenie papieża Grzegorza Wielkiego w Kencie wylądował. Zaraz po jego śmierci wybucha reakcja pogańska, są rozruchy, są zamieszki, płoną kościoły, księża są mordowani, chrześcijanie są mordowani. U nas prawdopodobnie tak było w latach 30. XI wieku. Jest tam luka faktograficzna, 5-6 lat, nie wiadomo co się dokładnie działo, natomiast pole to daje do popisu różnym fantastom, ale o fantastach to zaraz sobie powiemy. Co to znaczy chrzest polski? Jaki polski? Pytanie. Jakie ziemie wchodziły wówczas w skład Polski? No, jeszcze nie Małopolska z Krakowem. Małopolska z Krakowem jest poza granicami ówczesnego państwa mieszkowego. Ale ona była ochrzczona wcześniej, bo tam były wpływy wielkomorawskie i była ochrzczona w rycie cyrylometodiańskim. Później zawzięcie tępione przez biskupów bawarskich, prawda, łacińskich. Zacierane napisy i tak dalej, żeby tam tej cyrylicy nie było. Dopiero później, no, w dokumencie Dagome Judex, wymieniany Bolesław, jest? No nie ma. On jest na dzielnicy małopolskiej. Oda z synami tutaj miała i oda cwana Niemka
Cwana Niemka, tak jak ta Roxolana, jak to Hiren z tego serialu, prawda, Wspaniałe Stulecie, ona chciała, żeby to jej synowie zasiedli na tronie. I co zrobił Bolesław po śmierci ojca? Natychmiast macochę z braćmi przyrodnimi wygnął z kraju i objął samodzielne rządy. Bo wiedział, czym to pachnie. I wtedy Małopolska została już scalona z całą resztą. Zaczyna być zaprowadzany jeden porządek. Proszę Państwa, jak nasi sąsiedzi, w cudzysłowie historycy naszych sąsiadów, co wypisują o chrzcie polskim? Proszę bardzo, jest taka książka, bardzo kulawą polszczyzną, wydana na Ukrainie. Nosi tytuł Wojny a pokój. Proszę Państwa, Polacy i Ukraińcy, bracia, wrogowie, sąsiedzi i tak dalej. Taki podtytuł jest. Przedmowę do tego napisał ojciec redaktor Adam Michnik. I co tam czytamy, proszę Państwa? Polski książę Mieszko I przyjął chrześcijaństwo obrządku wschodniego, biorąc ślub z Dąbrówką, siostrą prawosławnego księcia bohemskiego, czyli czeskiego. Po śmierci Dąbrówki Mieszko pojął za żonę księżniczkę z domu saskiego, czyli oną Odę, co doprowadziło do nawrócenia księcia do wiary łacińskiej w roku 966 oraz nasilenia wpływu łacińskiego. Bla, bla, bla. Cały komentarz. Otóż, proszę Państwa, ten Mieszko to też nie był taki bardzo pobożny. Ta woda chrztu to tak nie przemieniła. To tam nie nastąpiła jakaś taka cudowna reakcja. No bo tą Odę to on porwał z klasztoru, mniszkę. Mniszkę porwał z klasztoru, się z nią ożenił. To była awantura cała. Bo ona przecież z arystokratycznej rodziny pochodziła, prawda, z książęcej rodziny pochodziła. No trzeba było, prawda, jakiś dyspens specjalny i tak dalej, post factum. Tak, mniszkę z klasztoru po prostu porwał, tak. Więc to nie jest tak, że on się owścił i od razu się stał taki pobożny, że aż się lewitował, prawda, gdzieś tam. Więc to tak też nie było dokładnie. W każdym razie on sobie naprawdę wyczuł to pismo nosem, czym grozi Magdeburg. Magdeburg był bardzo ważnym ośrodkiem kultu maryjnego i bardzo często jego nazwa występuje w dokumentach w języku greckim, o czym nie wszyscy wiedzą. Partenopolis, czyli miasto dziewicy po grecku. Partenopolis, stąd Magdeburg, po niemiecku tak samo, eine Magd, prawda? Jak to Lohengrin wyśpiewuje swoją pierwszą kwestię, prawda, kiedy przybija na brzeg w Brabancie w dramacie Richarda Wagnera. W każdym razie, kiedy w 968 roku rusza arcybiskupstwo Magdeburga, my już mamy biskupa, tego Jordana, którego diecezja to jest całe terytorium państwa mieszkowego, ale ta diecezja, specjalnie sprytnie jak to jest zrobione, jest podporządkowana bezpośrednio papieżowi jako diecezja misyjna. Nie arcybiskupowi, prawda, Ratyzbony, czy biskupowi Pragi, czy i tak dalej, i tak dalej. I w dokumencie Dagome Judex Mieszko oddaje jakby ówczesnym zwyczajem wlenno swój kraj papiestwu, posyłając jednocześnie pukiel włosów syna swojego Bolesława, bo cesarz zażądał młodego Bolesława jako zakładnika na swój dwór. I pomyślał sobie Mieszko tak, aha, nie wiadomo co go tam może spotkać, to ja na wszelki wypadek tutaj poproszę papieża, no żeby podżyrował, to prawda, on jest gwarantem bezpieczeństwa mojego syna, w razie czego. A, to nie są wcale bajdy, że można było się czegoś takiego bać. Wielki margrabia Gero, po śmierci którego cesarz Markię podzielił aż na 6 części. Taki potężny to był feudał, że cesarz podzielił jego Markię na 6 części, żeby po prostu uniknąć zagrożenia dla siebie samego. Ten Geron zaprosił iluś tam, prawda, książąt tych słowiańskich na ucztę, po czym ich spoił i wyrżnął. To potem dało, prawda, naszemu Galowi tutaj motyw do tej opowieści o tym, jak to popiel tych stryjów wytruł i tak dalej, i tak dalej. Margrabia Gero, wielki chrześcijanin, a jakże? On potem też kościoły zakładał, klasztory zakładał, prawda, na pielgrzymki chodził, ostatnie lata w pokucie spędził i tak dalej, i tak być może akurat za to, co zrobił. Tak. I Mieszko ubiegł w tym momencie, ubiegł
Świat zachodni. Ten świat zachodni tylko czekał, żeby się na nas rzucić. Ta cywilizacja łacińska tylko czekała, żeby się na nas rzucić. I co? I poszedł. Bo jako poganie byliśmy zerem, byliśmy nikim. I dopiero Paweł Włodkowicz w Konstancji przedstawił dokument. Europa na dźwięk tych słów, tego dokumentu szoku doznała. Bo Paweł, Polak, Paweł Włodkowicz, dyrektor Akademii Krakowskiej, po raz pierwszy Europie rzucił w twarz, że poganie też są ludźmi. Bo przedtem nie byli. Nie byli podmiotem żadnym, żadnego prawa międzynarodowego. Nie byli istotami ludzkimi. Można ich było oszukać, okraść, zabić bezkarnie i tak dalej, i tak dalej. Tak. Tak jak jest napisane w Koranie, jak jest napisane w Talmudzie, że z niewiernymi można wszystko zrobić. Tak, tak było. I dopiero Paweł Włodkowicz w XV wieku Europie to wykrzyczał. Że nikt, ani cesarz, ani papież nie ma prawa pogan podbijać mieczem i zabierać ich ziem pod pozorem chrystianizacji. I właśnie ci margrabiowie, tacy jak Gero, jak Hodon i tam inni, aż nogami przebierali po prostu, żeby ich tylko spuścić ze smyczy. Dlaczego? Ano dlatego, że oni, my tak często się zastanawiamy właśnie, bo tak pada, tutaj margrabia, tutaj elektor, tu cesarz. My nie wiemy, co za tym stoi. Otóż cesarz odtąd pierwszy, w 955 roku reaktywował cesarstwo. Wcale nie święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, bo to dopiero później przyszło. To profesor Strzelczyk podkreśla w swoich znakomitych pracach. Najpierw to było po prostu cesarstwo rzymskie. Cesarstwo rzymskie. Król się wcale za Niemca na przykład nie uważał. Zauważcie, Fryderyk Wielki w XVIII wieku mówił, i to publicznie, że on po niemiecku co najwyżej ze swoim koniem rozmawia. Tak, cesarz znał kilka języków, mieszkał w Rawennie, w Ratyzbonie, gdzieś tam nad Dunajem. Tak, to jest to samo. Ja kiedyś byłem z grupą arystokratów polskich w Malejowcach na Podolu, majątki hrabiów orłowskich dawne. I to było tak. W pałacu się mówiło po francusku, okoliczna szlachta mówiła po polsku, bo już łaciny nie znała w XIX wieku, a lud mówił po rusku. Absolutna przepaść, prawda? Trzy różne kultury i tak dalej, i tak dalej. Więc to samo wtedy. Cesarz i jego poddani, niemieccy, słowiańscy, tacy, no oni się mogli tylko dogadać po łacinie, wątpliwe, żeby Mieszko znał łacinę, ale na pewno miał jakiegoś mnicha, który tam mu tłumaczył, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc cesarz czuł się władcą uniwersalnym i kiedy Hodon napadł na kraj mieszkowy i został pod Cedzynią pobity, to do Kwedlinburga cesarz wezwał Hodona i Mieszka, żeby z nimi sobie pogadać po prostu i ich sprowadzić do parteru. Obydwu. Jednego i drugiego, ale bardziej ochrzanił Hodona. Czyli cesarz nie trzymał stronę swoich niemieckich poddanych w tym momencie. Bo kim był taki margrabia Hodon? To był jeden z urzędników cesarskich. Kiedy umarł cesarz, następny cesarz mógł go nie utrzymać na stanowisku margrabiego, bo to nie były dziedziczne stanowiska. I co? A on miał jakiś płachetek ziemi gdzieś tam, powiedzmy w Turyngii czy gdzieś tam, malutki, i po śmierci cesarza, no bracie, wracaj do chałupy, na swoją jedną wioskę czy dwie wioski. A on się przyzwyczaił do wielkopańskiego życia. Ale co było? Tyle ziemi, ile zdobędzie sobie na poganach, to już jest jego prywatna ziemia, nie cesarska, jego prywatna. On z tej ziemi składa hołd cesarzowi i płaci odpowiedni podatek. I to wszystko. Ale ta ziemia już jest jego i może być dziedziczona przez jego dzieci. To jest to. Margrabiowie, to inaczej hrabiowie, to są urzędnicy nadgranicznych regionów państwa. Tych graniczących z poganami, ze Słowiańszczyzną w tym przypadku i tak dalej. Tak. I tyle jego prywatnej ziemi, ile se zdobędzie. Albo mu cesarz nada. Ale cesarze też dbali właśnie o to, żeby oni byli zbyt potężni, ci margrafowie, bo z kolei zjazd elektorów wybierał cesarza. To też nie było pewne, czy syn cesarza zostanie cesarzem. Musieli się na to zgodzić elektorowie. A kto to byli elektorowie? A tak jak kardynałowie w konklawę. Oni mieli być prawo wybrani i mieli prawo wybierać. I tylko oni. Dlatego mówię, książę elektor. Nie każdy książę rzeczy był elektorem. Tylko ten, który miał być prawo wybierany cesarzem i sam miał prawo wybierać cesarza. To był wielki zaszczyt być elektorem. Książę elektor.
film Czarne Chmury, prawda? Książę elektor pada tam co trzecie zdanie, prawda? Nie każdy książę Rzeszy był elektor. I teraz ci margrabiowie po prostu nagle im szczęka opadła, bo jak się Mieszko ościł, nie mogli go napadać i nie mogli mu ziemi zabierać. Bo by się poskarżył papieżowi, bo by się poskarżył cesarzowi, co zresztą robi. Co zresztą robi. Padła następna kwestia, że Polacy nie chodzili na krucjaty. No, ja bym prywatnie bym mało znalazł, natomiast władcy polscy, czy to książęta, czy królowie, zawsze po prostu zasłaniali się i to bardzo skutecznie. Na przykład Łokietek, że ponieważ graniczą z pogańską Litwą i tak dalej, to nie muszą do Palestyny gdzieś tam jeździć, pogan szukać, bo mają ich na miejscu. I te środki, które tutaj mają na przykład, które by trzeba było posłać na krucjatę, to oni wykorzystują na miejscu. Mało tego. Papieże, a nawet królowie angielscy, jak Anglia jest daleko, wyspa, gdzie tam, prawda, nie było inwazji na wyspę od przeszło tysiąca kilkudziesięciu lat. Królowie angielscy przysyłali pieniądze i papieże na rozbudowę twierdzy w Kamieńcu Podolskim, gdzie 200 razy byłem. Najpotężniejsza baszta na Zamku Kamienieckim to jest baszta papieska i nosi herb della Rovere, herb Juliusza II. Jedną z potężnych baszt budował biskup kujawski Krzesław Skurozwy za własne pieniądze. I tak dalej, i tak dalej. Polska przed murzem, właśnie. I tam się produkuje widokówki w Kamieńcu i się sprzedaje przy katedrze. To takie cegiełki tam na renowację katedry. Właśnie z herbem Wołodyjowskiego albo z herbem Podola, to złote słoneczko takie. I z podpisem Antemurale Christianitatis. Właśnie. Bo były dwie fortece w Europie uważane za przedmurze chrześcijańskie. Kamieniec na pograniczu tureckim tutaj z Mołdawią na Dniestrze. Do Dniestru 20 km od Kamieńca. 20 km. Po drugiej stronie Dniestru Chocim. 20 km jest Kamieńce do Chocimia, proszę Państwa, w linii prostej. Naprawdę. Autobusem się pół godziny jedzie, bo tam drogi nie najlepsze. W każdym razie to jest szok. Kamieniec tutaj i na Morzu Śródziemnym Malta. Też miałem szczęście być na Malcie. Jak stałem na górnych bastionach, po tych skałach, proszę Państwa, statek pełnomorski w porcie jest taki. Tu jest górny bastion, a statek był taki. To jest kolos, to jest potęga, nieprawdopodobna potęga. Całej potędze tureckiej się nie udało Malty podbić, prawda? Hitlerowcom się nie udało Malty podbić. Dlaczego wobec tego to Antemurale, ten mój kochany Kamieniec, ja jestem samozwańczym starostą kamienieckim, prawda? Dlaczego ta twierdza upadła? Proszę Państwa, przez naszą polską głupotę niestety, tak muszę powiedzieć. Dwa sejmy zerwane tego lata miały dać pieniądze na Kamieniec. Szlachta wielkopolska się darła w niebo głosy, że to jest twierdza ręką Bożą uczyniona i Bóg ją obroni. No nie obroni. Nie obroni. Pan Bóg leniuchom nie pomaga i tym, którzy się nim próbują zasłaniać na różne sposoby. Ojczyznę wolną racz nam zwrócić, Panie. Już żebrzą. A my co? A my guzik. Prawda? Grzegorz Braun ostatnio mi powiedział, że nie może kręcić dalej transformacji, bo mu pieniędzy zabrakło. A ja powiedziałem, gdyby ta dorośli członkowie Polonii Amerykańskiej się opodatkowali po 50 centów rocznie, to on by 10 pełnometrażowych filmów w roku zrobił. Za dużo? Nie. Tylko dać. Tylko wyciągnięte ręce i dać, żeby wszyscy dali. Jacyś tam powiedzą, intronizować Chrystusa Króla i wszystko będzie załatwione. Guzik prawda. To jest bluźnierstwo. Pan Bóg takim nygusom nie pomoże. Wojska polskie na Kalembergu najpierw mszy wysłuchały, król podobno krzyżem leżał, prawda? Najpierw wysłuchały mszy, ale potem wstały, Jezus Maria Józef, szabla do ręki i lacz. I tak się powinno robić z nimi. Tak się powinno. My mamy 454 lata doświadczeń z islamem. My mamy te doświadczenia. Ta właśnie ta Hirem z tego serialu to jest rok Solana porwana w Rohatyniu 70 km na południe od Lwowa przez Tatarów, wywieziona na Krym przez żydowskich kupców, sprzedana dalej i odsprzedana do Konstantynopola i tam weszła w końcu do haremu sułtana Sulejmana. My mamy doświadczenia z islamem, kochani ludzie. Rok w rok w Podole wchodziły i w Ukrainę zagony tatarskie. W sumie się oblicza, że do 1,5 miliona ludzi porwali, wywieźli, sprzedali jak bydło. I my teraz mamy ich przyjmować, tak? No ludzie. Węgrzy. Wczoraj gościliśmy w Łodzi profesora Jerzego Roberta Nowaka. Miał wspaniałe, jak zwykle miał wspaniałe przemówienie o doświadczeniach Węgier właśnie. No Węgry były
ludnościowo 2 do 3 razy mniejsze niż Rzeczpospolita. A straciły połowę ludności, czyli proporcjonalnie więcej niż Polska. Bo byli bezpośrednio okupowani przez Turków prawie 200 lat. I oni u nas, Turcy, Tatarzy, brali jasek z Kresu. Tam z Podola, z Ukrainy gdzieś tam, prawda? I z Rusi. No, pod Jarosław zagony tatarskie się nawet zapuszczały. A u nich przez 200 lat panowali na Węgrzech i brali co chcieli, jak swoje. I handlowali jak bydłem po prostu. Niech w tej chwili Europka nas nie poucza, bo myśmy tą Europkę zasłaniali własną piersią. Kiedy ogromna armia turecka, Włoch, różne są szacunki, jedni mówią 140 tysięcy, drudzy 200 tysięcy, jak ta armia szła na Kamieniec, ogromna armia szła na Kamieniec, Europa palcem nie kiwnęła, a w Kamieńcu stało 2000 żołnierzy. W czasie pokoju 200 ludzi na załodze w Kamieńcu stało w czasie pokoju, bo na więcej szlachta pieniędzy nie chciała dać. Zwłaszcza Wielkopolanie krzyczeli, że ten Kamieniec jest niewartych pieniędzy, które na niego idą. A potem, jak Turcy zdobyli Podolę i 27 lat okupowali, to szlachta na sejmach wrzeszczała, że trzeba odszkodowanie dla tych, którzy potracili majątki na Podolu. I właśnie to, co słyszeliśmy, te tytuły wymieniane przez Jana Sobieskiego między innymi, prawda? Książę tam Siewierski, Smoleński, Czernichowski. Te województwa już dawno nie były w Rzeczypospolitej, ale urzędy pozostały aż do rozbioru. Polacy uwielbiają tytułomania. Tak. Była wojewodzina Czernichowska w 1772 roku, chociaż Czernichowa już 100 lat przeszło, w Polsce nie było. Ale był urząd i pieniążki, prawda, i zaszczyty z tego tytułu i tak dalej. No, z tego się Melchior Wańkowicz przed wojną nabijał, z tej tytułomanii, i mówi, mamy tutaj, jest taka, o, proszę bardzo, pani kolejarzowa wąskotorowa. Więc proszę Państwa, to, co romantycy polscy pisali, że to pawie była się papugą. No niestety tak było. Byłem tam 200 razy, widziałem. Kto chce poznać prawdę, niech czyta Kraszewskiego. Zwłaszcza jego powieści ludowe. Kraszewskiego. Sienkiewicz pięknie pisał. Dla pokrzepienia serca, ale on w życiu w Kamieńcu nie był. On pisał o dzikich polach, a widział stepy, prawda, amerykańskie, bo w Ameryce był. No więc ja tam byłem 200 razy. Byłem na dzikich polach. Byłem na dzikich polach. Byłem w Berdyczowie. I jakie właśnie my musimy tutaj znowu sobie prostować pewne rzeczy, czyścić historię, na nowo pisać. Co to znaczy pisz na Berdyczów? Idiotyczne powiedzonko. Idiotyczne, wyrwane z kontekstu. Że niby, proszę Państwa, takie za... że można sobie pisać i tak nie dojdzie. Nieprawda. Nieprawda. Otóż w pewnym momencie w Berdyczowie zaczęto organizować największe w Europie targi końskie. I przez Berdyczów szła najdłuższa linia telegrafu na świecie. Tak, z Kalkuty w Indiach, na Tyflis, czyli Tbilisi, stamtąd szła na Odessę, z Odessy na Kijów, z Kijowa przez Berdyczów na Warszawę, z Warszawy na Berlin, z Berlina do Londynu. Tak, telegraf łączący Kalkutę z Londynu, ta linia szła przez Berdyczów. I szlachcic, który jechał gdzieś z Ukrainy, tam na targi do Berdyczowa, sąsiad mu tam dał jakieś zlecenia, dał mi pieniądze, kup mi to, kup mi tamto, mówi, a jak my się skomunikujemy? I ten mu odpowiedział, pisz na Berdyczów, a mnie tam już znajdą. I tak to powinno brzmieć. Bo co? Bo to pięknie opisuje Kraszewski też, prawda? I błogosławiony. Arcybiskup warszawski. Zygmunt Szczesny Feliński, jak to w Berdyczowie było, ksiądz Jełowicki, wydawca Mickiewicza, późniejszy ksiądz, pisał, jak to było, tam byli Żydzi, tak zwani faktorzy. Jak przyjeżdżał szlachcic, tylko wysiadał z powozu, czy gdzieś natychmiast go opadała chmara Żydów i oferowali mu swoje usługi, jak w krajach arabskich, prawda? I musiał jednego wybrać, bo inaczej mu nie dali spokoju. Musiał jednego wybrać na tak zwanego faktora i on mu wszystkie sprawy załatwił. Buty do szewca zaniósł, prawda, jakiś tam surdut do załatania, list z poczty przyniósł. Tak, pan wysyłał faktora codziennie na pocztę, czy są jakieś do niego listy. I koniec. Prosta komunikacja. Bardzo prosta komunikacja. Patrzcie, taki ogromny kraj, niby, a my tak sobie myślimy o tych powstaniach kozackich, o tym, jaka to musiała być dzicz, musi, prawda? Guzik, prawda? Jeremy Wiśniowiecki się w Padwie kształcił, to nie był wschodni dzikus jakiś. On paroma językami mówił. Podobnie hetman Tarnowski i tak dalej, ale zboczyliśmy od tematu. Międzynarodowe skutki chrztu Polski, ano takie, że margrabiowie nie mogli rabować. Musieli się nagle zatrzymać. Tu jest kraj chrześcijański w tym momencie, dalej nie pójdziemy. Koniec.
Jak oni musieli zgrzytać zębami. Dalej, jak oni sami musieli dopiec cesarza. Skoro odtąd trzeci, który w 1000 roku przybywa do Gniezna, by utworzyć tam na mocy dekretów już wcześniej podpisanych w Rzymie archidiecezję. A zauważcie, patrzcie, jak żeśmy rodziców chrzestnych wyprzedzili. Archidiecezja w Pradze powstała dopiero w XIV wieku. Prawda? Ci, którzy nas chrzcili, arcybiskupstwo uzyskali paręset lat później. Bolesław przyjmuje cesarza i nawet wrogi Polsce Titmar, biskup Merseburga, kronikarz, opisuje potęgę Bolesława i przepych, z jakim wystąpił wobec cesarza. Nawet pisze, że te naczynia srebrne i złote, na których ci dostojnicy dworu cesarskiego jedli, Bolesław im podarował. To był szok. To był szok. W tamtym czasie Europa cierpiała na brak metali szlachetnych. W tamtym czasie pieniądz był ogromną rzadkością. Złoto, srebro było ogromną rzadkością. A on porozdał. Szok. Szok. On dopiero później przecież się wyprawił, 18 lat później się wyprawił na Kijów i zrabował Kijów. A Kijów był najbogatszym chyba miastem w Europie wtedy. Liczył więcej ludności niż Londyn i Paryż razem wzięte wtedy. Coś niesamowitego. Myślę tak, ja byłem w Kijowie 60-70 razy. No, proszę Państwa, z ręką na sercu, przykro to mówić, ale z ręką na sercu w porównaniu z Kijowem Warszawa to wioska. To jest metropolia dzisiaj. I była taką metropolią wtedy, w tamtych czasach. Kiedy później Bolesław śmiały ruszył na Kijów, no kilkadziesiąt lat po Chrobrym. Chrobry obrabował, wszystkie kosztowności z Kijowa wywiózł, a śmiały ten 50 lat później, prawda, wyprawił się na Kijów i też się obłowił. Czyli w ciągu 50 lat, jak oni znowu na tym handlu, prawda, się wzbogacili, nie? Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Czerników, Bóg nazwa padła, książę Czernikowski. Byłem w Czernikowie wiele razy. Kocham Czerników. Cudowna atmosfera. W Ławrze Pęczerskiej komercja. Prawda? Tam tylko bilety wstępu, many, many, many. A w Czernikowie poznałem świętą osobę. Ona będzie kanonizowana w cerkwi prawosławnej niedługo. Słuchajcie, szła maleńka, taka matuszka szła, ona była przełożoną klasztoru rzymskiego i normalnie światło od niej waliło. Pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem i ostatnio. Naprawdę. Więc zaprzyjaźniłem się z nią potem wiele razy, jak tam przyjeżdżałem do Czernichowa, to zawsze się witaliśmy i ona w końcu, kiedyś przyjeżdżam, pytam się o nią, ona zmarła. No ale ta mentalność nasza, ta mentalność, to co jedni królowie czy książęta zrobili, to inni roztrwonili. Patrzcie, do Czernichowaśmy dotarli daleko, daleko dzięki Unii Polsko-Litewskiej. Tak, dzięki Unii. I w tym Czernichowie bardzo krótko byliśmy, kilkadziesiąt lat tylko. Ale no, dookoła bagna, puszcze, bagna i tak dalej. Jarema dotarł Wiśniowiecki do Czernichowa i mówi, ludzie, pakujcie się, bo kozacy idą. A co nasi powiedzieli? Ej, wasza książęca mość, to są takie bagna, oni tu nie przejdą, ta hołota, prawda, ta dziś nie przejdzie. A Wiśniowiecki mówi, jak ja przeszedłem, to oni też przejdą. Oni powiedzieli, a wasza książęca mość to co innego, wasza książęca mość to geniusz, a to jakaś dziś. No dziś przyszła i wyrżnęła, bo się nie ruszyli. Prawda? A Wiśniowiecki poszedł dalej, mówi, a rób ta co chce ta, prawda, i sobie poszedł. No to przyszli kozacy i ich wycięli. Żadna twierdza Rzeczypospolitej nie została przez kozaków wzięta szturmem podczas powstania Chmielnickiego, żadna. Wszystkie popadały albo zdradą, albo tchórzostwem. Tak, bo szlachta nasza mówiła, to są nasi bracia, Słowianie, oni nam nic nie zrobią, a bracia je rżnęli. Najgorzej zrobili, w prawdzie musimy stanąć. Najgorzej, dlaczego nie padł kamieniec podolski? Kilka oblężeń, 4,5 roku praktycznie odcięte od świata, nie padł, bo była cudzoziemska załoga. Dowódca był Piotr Potocki, ale żołnierz był francuski, niemiecki, angielski, Bóg wie jeszcze jak. Tyle nie polski. W Jazłowcu Niemcy, w Brodach koniec polskich Niemcy, w Dubnie Niemcy. Żadnej z tych twierdz nie zdobyto. Kudak bronił się do końca przez pół roku, zabrakło żywności, amunicji, dopiero się poddał. Na słowo honoru. Oczywiście też ich w Pęta, zaraz ich w stepy pognali, gdzie połowa zgodu umarła, a potem Stefan Czerniecki się mścił za nim. Tak. Tam, gdzie się zaciśnięto zęby i się broniono, tam się nic nie poddało. Że słynna rzecz Humania, przepraszam, że odbiegam właśnie o tym antemurale. Myśmy sami burzyli to, co przodkowie zbudowali, myśmy własnymi rękami burzyli, ludzie. Nikt tego nie zrobił, my sami. Humań, rzecz Humania, 20 tysięcy ludzi wyrżniętych. Hajdamacy idą na Humań.
Dowódca gwardii każe dwa działa wytaczać na wąską groblę, nabić kartaczami, mówi, żywa noga nie przejdzie. Każe ląty zapalać. Szlachta się rzuca, piersiami armaty zasłania. Nie strzelajcie do naszych chłopów, bo jak ich wystrzelacie, kto nam będzie pańszczyznę odrabiał. No to chłopi weźli i wyszli. Tak. Szlachta poszła do kościoła, bo to była niedziela, Tedeum zaśpiewać, prawda, bo się pojednała z poddanymi. Poddani nie poszli do cerkwi, tylko poszli do karczmy i się uchlali, a potem pijani wyszli i wyrżnęli. Taka mądrość naszych przodków była. Mieszko, mówię, bo musiał mieć dobry wywiad, był niezłym cwaniakiem. Europa w tym momencie zamarła. Europa zamarła. Bo myśmy oddzielili Europę, tą chrześcijańską, starą Europę, oddzieliliśmy od pogańskiej jeszcze Rusi. Oddzieliliśmy od pogańskiej Litwy, Jadźwieży i tak dalej, i tak dalej. Zaraz, to my teraz będziemy ich nawracać. A wy tutaj stąd. I im szczęka opadła. To jest raz. Ale druga rzecz, samo papieństwo. Jak porównamy wpływy papieskie w czasach mieszkowych, wpływy łacińskie i wpływy greckie, proszę Państwa, to jest mrówka i słoń. Papieństwo było takie, a wschód był taki. 1000 razy bogatszy. I każdy nowo przyłączony kraj do strefy łacińskiej to był na wagę złota w tamtym czasie. Dla papieża był na wagę złota. Frankowie w ostatniej chwili uratowali papieństwo właściwie przed Longobardami i innymi ludami, prawda? Frankowie. Kiedy się Frankowie nawrócili, najstarsza córa kościoła, nazywana Francja, była przez stulecia. No dzisiaj by ją trzeba chyba córą Koryntu nazwać. Prawda? I papież Grzegorz Wielki poszedł ze służącym na rynek i zobaczył niewolników. Blondynów. Niebieskookich. A co to są za ludzie? A ten służący mówi, to są Anglowie. A on zrozumiał, Angelowie. I mówi, no tak, podobnie do aniołów. Ale jak się dowiedział, że oni żyją w pogaństwie, to powiedział sobie, że nie spocznie, dopóki tam nie pośle misjonarzy. I posłał. I posłał. I posłał do Kentu, posłał, prawda, w 597 roku posłał mnicha Augustyna z 40 mnichami, żeby nawrócili i nawrócili. I nawrócili. W tym samym roku daleko, daleko na Hebrydach umierał Kolumban starszy, założyciel klasztoru na Ionie, z którego mam ten pierścionek. W każdym razie Anglia zostaje schrystianizowana. Irlandia zostaje schrystianizowana, ale Irlandia jest poza wpływami Rzymu przez długi, długi czas. Dopiero w 1170, gdzieś, no w 69, 70. Anglicy podbijając Irlandię pod Henrykiem II, Plantagenetem, ojcem Ryszarda Lwie Serce, połączyli Irlandię, znaczy Kościół Irlandzki z Kościołem Rzymskokatolickim. Bo to był Kościół samodzielny. Dlaczego samodzielny? Inaczej świętował Wielkanoc, inne daty były liturgiczne, przez mnie. Dlaczego? Bo nie było kontaktów przez piratów irlandzkich i przez wikingów. Przez stulecia nie było komunikacji z Rzymem morskiej. Więc oni sobie rozwinęli odrębne różne zwyczaje, nie znali tego, co się działo na synodach, na soborach, prawda, na wschodzie czy na zachodzie, oni żyli swoim życiem. Tak. Ale mówię, każdy jeden kraj dołączony do łacińskiej strefy wpływu był na wagę złota. Święty Willy Brod, który ewangelizował dzisiejsze terytorium Belgii, Holandii, Luksemburga i tak dalej. To były nowe nabytki. Święty Bonifacy, to byli Anglosasi wszystko, mnisi Anglosascy. Bonifacy nawraca całe tereny, prawda, Niemiec i zakłada potężne opactwo Fulda. Tam zresztą jest pochowane. To są te nowe nabytki. Czechy, właśnie Niemcy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I Zachód coraz bardziej rośnie w siłę, bo Zachód też nie jest pewien do końca, papieństwo nie jest pewne swoich sojuszników. Bo Normanowie, którzy zostali schrystianizowani, to nie są gorsi od Wikingów. Oni są nominalnie chrześcijańscy, ale nikt nie zna dnia ani godziny w życiu. I teraz nagle okazuje się, po różnych perypetiach, że ta nowo schrystianizowana Polska jest najbardziej wiarygodnym krajem chrześcijańskim Zachodu. Tak. Bo kiedy cesarz w 1000 roku przyjeżdża do Gniezna i wręcza Bolesławowi bóstwo świętego Maurycego, nakłada mu na chwilę ten diadem cesarski na głowę, tym gestem pokazuje, że czyni go swym następcą. I tego niemieccy margrabiowie przeżyć nie mogli.
Bardzo szybko z tego świata schodzą i papież, i cesarz. Bardzo szybko. Prawdopodobnie jeden drugi otruci. Bolesław z wojskami wchodzi, prawda, w kraje niemieckie. Jest witany w tych krajach na kolanach chlebem, solą, jak prawowity władca, klucze mu się wręcza i tak dalej, i tak dalej. Tak. Tak. Cesarz czuł pismo nosem, że będzie walka o tron, że będzie szarpanina, że cesarstwo osłabnie i w Bolesławie widział najważniejszego sojusznika. Cesarz już Mieszka nazywał przyjacielem cesarza. Mieszko taki tytuł nosił, przyjaciel cesarza. Także międzynarodowe skutki wtedy, na tamten czas, były większe niż te wewnętrzne, duchowe, czysto duchowe, bo te czysto duchowe, no to na to jeszcze było troszeczkę trzeba było poczekać, bo kiedy Brzetysław, książę praski, splądrował Gniezno i trzeba było przenieść stolicę i kościelną, no kościelną na pewien czas tylko, no państwową już na dłużej, do Krakowa. Kazimierz Odnowiciel, kiedy tam, prawda, to uczynił, to mniej więcej od tamtego okresu zaczynamy mówić o bardziej regularnych postępach chrześcijaństwa. Zakłada się klasztory, no benedyktyni, cysterski na początek, prawda, potem inne. No mamy ten, nie liczymy tych kamedułów, tych pięciu braci zamordowanych w 1003 roku w Międzyrzeczu. Nie liczymy, ale mieliśmy ilu męczenników, ale jakich? Jakich? Jakich mieliśmy męczenników? Książęcy. Wojciech pochodził z książęcego rodu, Adalbert. On jest znany jako Adalbert w krajach zachodnich, nie jako Wojciech. Brunon z Kwerfurtu, gdzieś w okolicach Giżycka, tam gdzieś, prawda? Znowu z cesarskiego rodu. To byli tacy ludzie. Takich męczenników mieliśmy. Więc niedługo, Mieszko II. Mieszko II. Podobno najbardziej wykształcony człowiek w Europie. Mówił perfekt greką i łaciną. Który król w tamtym czasie w Europie umiał się podpisać? A nasz król Grekę znał. Księżna Gertruda, wydana za księcia kijowskiego. Tam napisała modlitwy Gertrudy słynne po łacinie. Która kobieta w tamtym czasie umiała czytać i pisać, nie mówiąc już o znajomości łaciny biegłej? Która? Patrzcie, kilkadziesiąt lat po chrzcie. Kilkadziesiąt lat, 50 lat po chrzcie, proszę Państwa, nasi władcy umieli nie tylko czytać i pisać, ale znali Grekę, łacinę, znali dzieła teologiczne. Biblioteka później, na dłuższy XIII wiek, biblioteka biskupa Kadłubka, biskupa krakowskiego, nie ustępowała bibliotekom biskupów zachodnich. Międzynarodowe skutki chrztu Polski. Z Polską się naprawdę zaczynają liczyć. Z Polską się naprawdę zaczynają liczyć. Bolesław Śmiały, o czym mało który Polak wie, jest najpotężniejszym sojusznikiem papieża Grzegorza VII w jego reformach. Cesarz do Canossy idzie we Włosienicy, prawda, i z pochwą miecza na szyi Jagiellonów ze Spychowa, dzięki Bolesławowi, bo Bolesław pogroził w razie czego, że go od tyłu zaatakuje. I papież mógł się czuć bezpieczny. Ktoś musiał wykończyć Bolesława, żeby potem załatwić papieża. Taka jest prawda. Proszę Państwa, międzynarodowe skutki chrztu Polski widzimy. Na ilu polach to się wszystko pięknie układa. Później, dalsze rzeczy to jest konsekwencja. Czy to dobrze, czy to źle, że szlachta mówiła po łacinie, że nie mówiła językiem powszechnie zrozumiałym. Można tutaj, no, są różne racje. Ja na przykład kiedyś się spierałem z jakimś tradycjonalistą co do języka liturgicznego. No, dlaczego łacina? Ja wiem dlaczego, ja jestem za łaciną liturgią. Ale pytam się go, dlaczego? Albo to jest święty język, a wy nieukim jesteś. Wcale nie jest żadnym łacinę świętym językiem. Nie, jeszcze w VI wieku odprawiano mszę, prawda, po grecku, ale później przeszli na łacinę i to jaką ludową, nie klasyczną, jakąś cycerońską, tylko ludową. Święty Hieronim napisał, przetłumaczył co? Pismo Święte i nazwał Vulgatą, od Vulgus, czyli pospólstwo po łacinie. Bo to była łacina już nie taka. Vulgus. Po grecku ludzie wykształceni w Rzymie po grecku mówili, ale potem greka poszła w zapomnienie do tego stopnia, że w VI wieku czy w VII wieku gdzieś tam w Anglii był tylko jeden biskup, który znał grekę. Tak niestety było. I
Właśnie jeśli chodzi o to, o te wpływy, to patrzcie, język ruski, ale ten bardzo stary ruski, ten staroruski, no w dużej mierze jeszcze trochę podrasowany przez Cyryla Metodego, który dzisiaj się starocerkiewnosłowiańskim nazywa. To jest język martwy oczywiście i kandydaci na bakierszków prawosławnych się go muszą w akademiach uczyć i często bomby dostają. Miałem kolegę, który wykładał starocerkiewnosłowiański i się dziwił, że Białorusini, rodowici i Ukraińcy blufy dostają z tego języka. Bo to nie jest łatwy język, jest bardzo trudny język, zwłaszcza w pisowni. Są niesamowite skróty. Ale o co chodzi? To był język potoczny. I teraz tak, język liturgii, język potoczny, język kultury, język pisany, to był ten sam język i im było łatwiej. I chłopi w XI wieku na Kijowszczyźnie na korze brzozowej zapiski se robili. No nasz chłop nie umiał czytać i pisać, prawda? 80% kobiet w XVIII wieku nie umiało czytać na Mazowszu. I to szlachcianek zakładam. Więc to są różnice kolosalne. To są różnice kolosalne. Natomiast Mikołaj Rej, znamy ten wierszyk, prawda? Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają, prawda? I to jest kolejne nieporozumienie, takie samo jak z tym Berdyczem. Tu wcale nie chodzi o to, że Polacy nie są gęsi. Tylko, że Polacy nie mówią gęsim językiem, czyli łaciną. Od gęsi kapitolińskich. Kto miał na myśli Korei? Gęsi kapitolińskie, które gęgały po łacinie, prawda? Według niego. To był szyderca, on był Kalwinem, to był szyderca, prawda? Więc on to, Polacy nie gęsi, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Tak powinno brzmieć, prawda? Polacy nie mają gęsiego języka, tylko mają swój język, który powinni na co dzień mówić. No jeszcze długo nie mówili, to powszechnie to jest inna sprawa. To jest inna sprawa i traktaty na przykład filozoficzne, nie mówię o teologicznych, filozoficzne nawet jeszcze się trafiały w XIX wieku po łacinie pisane. Jeszcze się trafiały w XIX wieku pisane. Pisano w XIX wieku w trzech językach traktaty filozoficzne. Po łacinie, po niemiecku i po francusku, czyli w tych językach, w których tam gdzieś tam jeszcze filozofia jakaś była i tak dalej. Dobra, się rozgadałem. Proszę Państwa, przepraszam za moje potworne gadulstwo. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem. Dziękuję. Tak, a potem chciałem tutaj właśnie jeszcze tego dotykować, bo tu się z panem doktorem przygotowałem niezgodę, jeśli chodzi o temat budowy. Mianowicie, owszem, językiem sakralnym była greka, to każdej ortodoksji był język sakralny. Mówiono językiem potocznym, niektórych był językiem sakralnym. Tak jak stało się w Israelicji, nie mieliśmy wówczas te sakralne, gdzie językiem sakralnym był hebrajski, a mówili na co dzień językiem arameńskim. I stąd się pojawia w ogóle się, że w synagodze ktoś poczytywał po hebrajsku tekst już niezrozumiały dla większości, a ktoś może o co chodzi. I potem w kościele wschodu jest też to właśnie starożytny kosłowiański język sakralny, a w kościele katolickim najpierw była greka. A potem całkiem świadomie Kościół przeszedł na łacinę. Z tym, że nie była to żadna z tej formy łaciny, którą się posługiwała na co dzień. Lecz łacina, owszem, zachowująca zasady wymowy już IV wieku po Chrystusie, więc nie klasyczna, ale oczyszczona i od początku przygotowana jako język sakralny, jako język liturgii. Więc ja bym bronił tego rozmówcy, pana doktora, tutaj także język święty, od początku, na końcu. A druga rzecz to z tym nieszczęsnym Mikołajem Rejem, to po prostu pomiędzy takim Kochanowskim, który też pisał przecież po polsku wiersze, szereg, tak? Przepraszam, intelektualna przede wszystkim ziomka, tak? Jan Kochanowski był niezmiernie wykształcony, wiele badał łaciną i tak dalej. Tak, natomiast Mikołaj Rej to po prostu jakoś tam nie wychodziło. Pewnie tam ludzki brał na rankach łaciny. No i po prostu miał taki resentyment. On nie cierpiał tego, bo to nie wychodziło, bo się nie uczył dobrze. No i to tyle po prostu, to, jeśli chodzi o tego heretyka. Proszę Państwa, między innymi późniejszy antagonizm między Wschodem a Zachodem wynikał jest między innymi z tego, że Zachód usiłował zarzucić Bizancjum łacinę. A Bizancjum nie chciał.
No cóż. W każdym razie, jeśli chodzi o Mikołaja Rejana, ja wykładałem jego zwierciadło, kapitalna lektura. To jest takie przepisy na wszystko. Natomiast no, rzeczywiście do Reja dzisiaj tworzy się słowniki. Do Reja, tak. Do Bohanowskiego już praktycznie nie trzeba, bo to Bohanowski tworzył słowniki do wcześniejszej polszczyzny i ten język udoskonalał, wprowadzał takie różne O, L, jakieś takie inne znaki, które przedtem nie było. Ja mam kształt też floriański wydany u Szubańskiego w Poznaniu. No to ten język pisarza floriańskiego to bardziej jest podobny do czeskiego niż do polskiego, więc ta ewolucja w języku błyskawicznie następowała, ale właśnie te kilkadziesiąt lat między Bohanowskim a Rejem to jest coś niesamowitego. To są dwa różne języki praktycznie. Dobrze, tak? Dzień dobry, ja mam pytanie do pana doktora Przybyła. Czytałem tę książkę Mity i fakty Kościoła Katolickiego pana Kucharczyka. Nie pamiętam, czy on jest doktorem, czy jest profesorem, bo tam pisał właśnie o chrzcie i o Mieszku, że są dowody na to, że on się faktycznie nawrócił. Między innymi, zresztą dokładnie nie pamiętam, ale na przykład, że budował świątynię, który teoretycznie i praktycznie nie musiał tego robić, nie był zobligowany do tego, żeby wziąć tam, żeby przyjąć ten chrzest. I jeszcze inne takie podawał przykłady, które świadczyły właśnie o tym, że on się faktycznie nawrócił. Jakby się pan doktor odniósł do tego? Proszę pana, trudno jest polemizować z hipotezami. To jest jedna sprawa. Historia to są dokumenty. To są fakty, to są dokumenty, udokumentowane fakty. Nie ma dokumentów, możemy tylko sobie gdybać, a żeby gdyby, to tylko się rozpieprzyły, jak to ktoś kiedyś powiedział. Proszę państwa, w tamtym czasie później ludzie budowali nie jeden, ale nawet dziesiątki kościołów, a zbiorowy było to różne. W XVIII wieku mieliśmy taki przykład Mikołaj Bazyli Potocki, pan na tym czasie, prawda, starosta Kaniowski, w Walku nieprawdopodobnie, bo potem jest na Zamku Wolesku, 2 metry z prostu twarz do lida, łamał podkowy w rękach, kazał chłopów, kazał kozakom łapać chłopów i baby i szybów, chodzić na drzewa i kółka, że w tyłek ze śrubu strzelał. Jak spadali i się nie zabili, to dukata złotego rzucał, za którego można było pół roku przeżyć. I stąd się wzięło powiedzonko o mordę Diemu dla władca. I proszę państwa, ten warto później, jako w ramach ekspiacji, wybudował 40 kościołów, ten zadanie mu, nie, przepraszam, ksiądz Rutyna, który przeżył 93 lata, opowiadał mi w Buczaczu, jak to Bazylii Potocki dostał za pokutę wybudować 8 kościołów, ale co z pewnym wybudował 80, bo sobie chciał jeszcze pogrzeszyć. A więc to, że budował kościoły, to nie żaden argument. Na akurat
dlaczego nie wiem, że ksiądz wie, ja nie wiem. O tym pisze żydowski, też pan profesor, Szlomo Sand. Dokładnie opisuje tam całą sprawę. Jest niecierpliwy w ogóle przez swoich ziomków. No ale jak to było z tym? Z tym, że ja trzeba zdanie, że nazewnictwo, to kwestia głowa, jak się wymawiamy. Osobiście proponuję nazywać Żydami, to jest współczesny. I wówczas nie nazywać Żydami tamtych starożytnych, tylko nazywać ich Hebrajczykami, Izraelitami czy Judejczykami. I wtedy jest sprawa jasna, tak? I jak to było? Oczywiście część, przecież Izraele jesteśmy aktualnie my, Kościół katolicki. No my jesteśmy Izraele, bo my dziedziczymy od judaizmu biblijnego kapłaństwo, świątynię, ofiary. To wszystko jest sprawowane w Kościele. Przed Mesjasz oczekiwany i wypełni się w ten sposób stale przyjęcie przeszło w nowe. Ale to jest kontynuacja, to jest ciągłość doskonała. To my jesteśmy Izraelem. W tym sensie jak mówiło. Natomiast to państwo, które założyliście, żydowscy okupanci, Żydzi okupujący Palestynę, nie ma prawa się zbrać w sprawie pod żadnym względem w ogóle, tak naprawdę. I ta część oczywiście tamtych Hebrajczyków i część Izraelitów przyjęła chrześcijaństwo, przyjęła Chrystusa, a część nie. I ci, którzy nie przyjęli, którzy odrzucili Chrystusa jako Mesjasza, ci stworzyli judaizm rabiniczny, alias talmudyczny, który jest zupełnie jakąś dziką odnogą, zupełnie inny i podstaw, nie są żadni umowaj może starsi bracia, bo ten judaizm talmudyczny powstał z nienawiści do Chrystusa i w opozycji do chrześcijaństwa, które już istniało. To z nienawiści do Chrystusa powstał. I owszem, modlić się należy za nich, ale ona nie chce. A jakiś tam dialog? No to chyba nie wiem. No. Kup nas sprzedaży. I ci właśnie, ale ponieważ to była ten judaizm talmudyczny od początku był też religią taką, no, prozelicką, misyjną. Tak więc oni tak stare misje wypuszczali sobie do krajów różnych, a właśnie w Chazarii, Han Chazarów zastanawiał się, którą z religii by to przyjąć. No bo chciał jakoś uzdrowić tam to swoje Chazarstwo, które było no, bardzo niemoralne żyło. Ale to bardzo niemoralne. I było prawdopodobne, żeby nawet na chrześcijaństwo ich nawrócić, prawda? Ale pierwsi pojawili się tam ci właśnie misjonarze z Judei, ci Hebrajczycy. No i on wraz z całym swoim fanatem przyjął właśnie ten judaizm talmudyczny. Ci nasi współcześni Żydzi to jest absolutna mieszanka węglowska. Z różnych narodów pochodzą, że to spojrzeć wystarczy. To są Żydzi czarni jak smoła i są Żydzi, powiedzmy, nordycy w Londynie, niebieskowcy i tak dalej. Oni pochodzą z różnych po prostu narodów. Są dwie grupy. Jedni to są Aszkenazi, ci nasi tutaj. Drudzy to są Sefardini, głównie tam Półwysep Iberyjski, ale też kiedyś byli tam na południowych Emirach Arabskich Ukraińskich, też tam myślę się. Tak, co? I ci Sefardini to jest w ogóle totalne pomieszanie, dlatego nie rozsądność. Jak to mówią Oskarek, jest wodki, nie nazbierasz. Natomiast ci Aszkenazi, to też jest mieszanka, ale z dużą komponentą właśnie pochodzenia chazarskiego. Od tych Chazarów, którzy wszyscy przeszli na judaizm właśnie. I stąd jest to też charakterystyczna taka uloga żydowska, że poznaje Żyda, prawda? Wielu słynnych na naszej scenie polityków, czy działaczy kultury, to tak się spojrzy, powiedzmy, już się tak ocenę. Ale to będzie tak, ta uloga właśnie chazarska. Nie wiem, na ile odpowiedziałem. Tylko do tego mówię jedną rzecz, proszę Państwa.
internecie, cała prawda o dialogu z Żydami i on nam te wszystkie kwestie właśnie, o których tutaj przez mówił, wyjaśnia. Dlaczego to nie można wystarczyć i wracać? No, pytanie pierwsze. Skoro judaizm jest religią zbawiającą, to co Pan Jezus przyszedł? Ano, albo. Mieczysław Kazimierze. Tu była mowa o rycerstwie, ale trzeba też powiedzieć, że kiedy upadało rycerstwo, zaczynało się prawnictwo. I ja mam takie pytanie, czy w tym rozwoju tego prawnictwa, w tej ewolucji utopijnej, bo dzisiaj mamy też utopię wolnego rynku, prawda? To jest ten, który buduje globalizm. Czy w tym prawnictwie nie wiodącą siłą nie jest podwójna moralność? Nie mam zrozumienia. Czy w prawnictwie? Prawnictwie, tak. Ja mówię, że jak upadało rycerstwo, zaczynało się prawnictwo. No, tam każdy w swoją stronę, jak gdyby chciał wygrywać do strony litery prawnej. Czy w tym prawnictwie decydującą rolę nie odgrywa podwójna moralność? Proszę Pana, ja powiem tylko trzy zdania i oddam go ponownej. Otóż już w XVI wieku nad upadkiem rycerstwa ubolewał nasz znakomity myśliciel Stanisław Orzechowski, który 17 lat za granicą spędził na studiach. Poznał m.in. Lutra, Melanchtona, prawda, którzy go usiłowali przeciągnąć na stronę reformacji, ale im się nie dał. To podobno najbardziej wyszkocony Polak na tego czasu. Gdzie tam Budy, jak Morzewskiemu do niego, tylko że Morzewski był demokratą, a tamten był monarchistą i to powiedzmy nawet skrajnym monarchistą, dlatego komuna raczej Orzechowski nie mówiła. I Orzechowski powiedział jedno, że no to co my znamy pod tym powiedzeniem, sprawiedliwość zobowiązuje trochę, że to Orzechowski jako pierwszy postulował zniesienie dziedzicznego krewu, dziedzicznego szlachectwa, a nadawanie szlachectwa za zasługi dla ojczyzny. To samo postulował w XIX wieku hrabia August Cieszkowski. To samo. Mówię, jeżeli przodek pod Grunwaldem sławił się męstwem i zdobył duchę, a jego prawnuk jest skończonym łajdakiem, to dlaczego ma się wynosić prawda ponad innych, bo on jest krewowy? I Orzechowski kazał, mówi, takim łajdakom się powinno szlachectwo odbierać. I to właśnie on już wtedy zauważył upadek rycerstwa. Przecież no to, że ksiądz Orzechowski, tutaj wspomniany, jest autorem przepięknej definicji Salmasy. Ja teraz tak Salmasy może nie powiem dokładnie, ale pewnie, że to jest, no ale dzisiaj odwołuje do ołtarza, do papieża, biskupa i tak dalej. A jeszcze jeśli chodzi o rycerstwo, to chciałbym powiedzieć to, że u nas właśnie najdłużej się utrzymywało. Bo wcześniej już padło, w epoce tak zwanego odrodzenia, które już tam się odradzało. Natomiast u nas jeszcze w XVII wieku to właściwie był etos rycerski, no i właściwie była kontynuacja taka. Kolejne pytanie. Może pytanie ode mnie w takim razie. Była mowa o tym, że będziemy wielcy, albo nie będzie nas wcale. Więc widzimy, w jakim kraju żyjemy, jakie jest nasze społeczeństwo. No sojuszników wokół również prawie żadnych. Więc pytanie, jaki powinien być, albo jakie powinny być pierwsze kroki, które my wykonamy teraz, w obecnej sytuacji. I pytanie jest, jakie to do wszystkich reagowników. To może ja zacznę. Proszę Państwa, pierwszy krok to nauczyć się liczyć. Teraz widzimy różne zatroskane osoby, ekonomiści, politycy, no drżą nad każdą złotówką, która idzie czy pójdzie na program 500+. A co się okazuje? W ogóle albo tego nie wiedzą, albo udają, że nie wiedzą o tym, że z Polski rokrocznie wypływa masa pieniędzy, miliardów dosłownie. Co to są za pieniądze?
to zyski obcych banków, tam zdaje się kilkanaście miliardów złotych, sieci te wielkopowierzchniowe, obce, to jest pompa wysysająca kapitał z Polski. Trzecia taka pompa to są zyski obcych firm. Zyski wypracowane przez Polaków przecież, prawda, które poprzez machinacje księgowe te firmy wykazują, że nie mają dochodu, a te zyski oczywiście są pokryjone, transferowane. No i czwarta, proszę Państwa, pompa wysysająca pieniądze, to jak podał wicepremier Morawiecki, blisko 100 miliardów złotych jest pompowane z Polski, dlatego że Polska została zadłużona. A jak powstaje zadłużenie? No na przykładzie Wrocławia. Stadion, miliard złotych, prawda? No, gdzie indziej, na przykład w Afryce Południowej na Mistrzostwa Świata Piłkarskie, stadion takiej pojemności, o ile pamiętam, to 270 kilka milionów złotych. Nikt nie pamięta, nawet prezydent Wrocławia, który mówił, że powstanie stadion i nie będzie kosztował więcej niż 460 milionów. I miasto nic nie zapłaci, dlatego że znajdzie się firmę, która z własnego kapitału wybuduje ten stadion, no i oczywiście będzie korzystać z niego. Taka miała być świetna inicjatywa, inwestycja. Proszę Państwa, płacimy za budowę autostrad 3 razy więcej niż średnia za 1 kilometr w Stanach Zjednoczonych. A biorąc pod uwagę ukształtowanie fizyczne, my jesteśmy nizinnym krajem, to nawet więcej, bo w tych nizinnych Stanach to chyba koszt budowy autostrady wynosi 5 razy mniej niż my płacimy obcym firmom. Za mosty to jeszcze więcej, bo tam jest przebicie rzędu 5-7 razy. No i proszę Państwa, w ten sposób jesteśmy zadłużani. Była kiedyś niedawno taka polemika między ministrem finansów Rostockim, byłem, no i prezydentami miast najbardziej zadłużonych, Wrocławia, Krakowa, Poznania. Co było przedmiotem sporu? Kto ma prawo zadłużać nas? Czy rząd centralny, czy samorządy? I zawarto kompromis. I jedni, i drudzy podzielili się odpowiedzialnością. No i proszę Państwa, jeśli nie nauczymy się liczyć każdej złotówki, nie widzę poprawy. Proszę Państwa, prosimy przede wszystkim też oprócz tego liczenia, jak najbardziej oczywiście, no, wczoraj jeszcze Robert Nowak powiedział właśnie, że Orban powiedział, że zachodnie korporacje, banki i tak dalej ukradły węgry na 200 ileś tam miliardów portfelu. No takie mamy węgry, prawda? Takie mamy węgry. No to tym bardziej, gdyby trzeba tutaj powiedzieć, na ile Polskie wydajono przez te 20 kilka lat. Po prostu wydajono. Dzisiaj wstrząs taki mały przeżyłem, objeżdżaliśmy tutaj z kolegą, z panem Józefem Jokiem, z kolegą objeżdżaliśmy okolice Wrocławia, kręcąc kolejny odcinek naszego filmu, jak zachudzę od Polskie w konia, polecam na stronie na argumenty. Po prostu co zrobiono? Zniszczono wszystko. Zniszczono wszystko. Polak nie ma prawa niczego produkować. A jeśli handlować, to tylko tym, co ktoś inny wyprodukował. I to jeszcze do pewnego poziomu, tylko jak pan profesor powiedział. Bo już żaden polski kupiec nie ma szans stać z podwyższym sklepem wielkopowierzchniowym. Znikają te one sklepiki. A w Anglii na przykład powiedziano, co supermarkety są poza granicę miasta. Bo tu mają być sklepiki takie, jakie były kiedyś. I tak dalej. Można? Można. W Ameryce powstają ogromne mole poza miastem, gdzieś tam na obrzeżach miast. U nas w centrum, u mnie tam, gdzie ja mieszkam, w okolicy kilometra, w okolicy kilometra, chyba jest 5 sklepów wielkopowierzchniowych. No, to jest raz, ale inna sprawa, musimy stanąć w prawdzie. Musimy stanąć w prawdzie. My lubimy się zachłystywać pasłami.
Jest to 95% katolików guzik prawdy. Ksiądz Blachnicki się z tego nabijał w 70. latach. Mówi, to, że ktoś się urodził w garażu, nie znaczy, że jest kierowcą albo mechanikiem samochodowym. Gier też był uszczony, bo tak, się przyjmuje, że katolik jest w sercu tam uszczony, wpisany do przodu. Gier był uszczony, prawda. Gomułka był uszczony, już w tym miejscu. Tak. Właśnie. A ksiądz Blachnicki mówi 5 milionów alkoholików, 10 milionów nadużywających alkoholu. Iluś tam złodziei takiego no i gdzie ten katolicki? No, trzeba stanąć w prawdzie. No, był taki kapelan Lisowczyków w XVII wieku, ksiądz Wojciech Dębołęcki, który taki albumy wypisywał, że mała głowa, że Królestwo Polskie, scytyjskie, takie owak, jest najstarodawniejsze na świecie, a Polacy się wywodzą od samego Sema, Jadama Sema i Jafeta. No też tak można, tylko po co? Trzeba po prostu stanąć w prawdzie, obliczyć się rzeczywiście, a później mozolna praca organiczna. Mozolna praca organiczna, wychowanie, jeszcze raz wychowanie. Nie ma drogi na skróty. Dzisiaj bardzo wielu młodych ludzi by chciało po prostu chodźciu, zostanę radny, prawda, skoczę na stołek urzędniczy i tak dalej. Tak jak piosenka jest zapomniana, żeśmy śpiewali szydęczo, mimo chęci do roboty, a nie radny, nie wie co lepiej, zapisać do banki, będę dyrektor. Więc to samo. Pan Biały, który od 30 paru lat prowadzi interesy tutaj w okolicach Wrocławia, no ten kazus nie był, jak widzi tak zwane kłóce, to są takich młodych ludzi, którzy z kajekiem pod papą, prawda, ganiają i chcą go pouczać, jak robić interesy, ale jeżeli na Allegro za 40 zł zahandlują. Natomiast musimy stanąć w prawdzie, uważa, i od czegoś trzeba zacząć. Ale jak staniemy w prawdzie, rozliczymy się z mitów wszystkich, prawda, bo właśnie kolejny mit. Społeczeństwo narodów. Jakie społeczeństwo, jaki narod? No i mówił 160 lat temu, że mamy w Polsce 98% narodu, a 2% społeczeństwa. A o jakim narodzie odmyślał? Narodzie szlacheckim, którego było 10%. I z tych 10% 2% to społeczeństwo. Tak. A teraz populację, całą populację określa się mianem społeczeństwa. Społeczeństwo to jest najczynniejsza część narodu, najbardziej świadoma, czynna część narodu. Gdzie mamy naród? Tam, gdzie mamy poczucie wspólnego dobra. A gdzie mamy wspólne dobro? Czy mamy coś takiego w Polsce jak wspólne dobro? Zastanówmy się. Oczywiście, jak mamy Bóg, mamy naród w postaci szczątkowej, zalążkowej. No ale chwała Bogu, że mamy i do tego zalążka trzeba wrócić. Ja jeszcze jedną rzecz chcę dopowiedzieć, ja myślę, że oczywiście jak najbardziej. To co tutaj pan profesor nazywał o tych ekonomicznych problemach, które są naglące, to tylko, że gdybyś po to, żeby odbudować wszystko, również na prawie ekonomii, musimy przede wszystkim przetrwać. A my przetrwamy, nawet myślę, że nie wiadomo jak wzbogacili, jeżeli zatracilibyśmy naszą tożsamość. I dlatego też rzeczą naprawdę pierwszorzędnej wagi jest przejęcie przez Polaków kultury, oświaty, mediów. To jest bardzo pilna sprawa. Jeszcze jedno koło. Proszę Państwa, to jest na dzisiaj. To co Pan Grzegorz teraz mówi, Kościół Szkoła Szczelnica. Kościół Szkoła Szczelnica. Imennica jeszcze. Naczelnicy Panu Grzegorzu Dziurego jest na tym, na jej drugie jest dwa filmy zrobić, jak strzela z Kałasznikowa, jest taka szczotka, tak. Jest jedna rzecz, właśnie tutaj Pan powiedział, a propos tego prawnictwa czy czegoś tam, skończyła się era rycerstwa, zaczęła się era, jak to nazwą, handelestwa. Handele, dwa złote porozumie lata, ojca matkę sprzedaje jeden z drugim, prawda? I na księgach narodu polskiego i pierwszyństwa polskiego z takich Krzyźnickiewicz. Tak, wyśmiewacie się z tych, co za morze jechali za wiarę walczyć, a sami będziecie za morze bić się o jakiś wór pełny albo pieszy. Tak, i to będzie ostatnie pytanie, bo jeszcze ksiądz Stadelski będzie zaraz miał też niespodziankę. Słysząc w swoim wykładzie pana
nie są blisko nauka księdza, ale widać po nas, który powiedział, że tak. Ja uważam, że gdybyśmy wprowadzili naukę księdza Nowickiego, który mówi wychowanie do wolności człowieka, od wolności człowieka do wolności narodu. I to cała nauka. I to się wiąże z tym mówienie prawdy. Na przykład wyczytanie dla Boże ksiądz Nawiski, który wspierał się w danym stanie wojny, uważał, że przeciwny był konspiracji. Uważał tak, że gdyby każdy mówił prawdę, nie potrzeba byłaby żadna konspiracja. Komuna nie dałaby sobie rady. Ja wstąpiłem w 83 roku do ruchu azowego, to właśnie dlatego, że miał być to ruch, światło, życie wszędzie. Ale teraz azowicze mówią tak, rodzina, modlitwa, wszystko tak, ale polityka, przecież o nie, to nie. I nawet w wypowiedziach po prostu jest cenzura. To po homoseksualizmie, wszędzie się pewnie myślę, że to jest potrzebne. Podam przykład społeczeństwa. Nie potrzeba macierzyńca dowodu. Jeśli Putin największym dowodem na to, że był zamach, to jest brak dowodu. Ponieważ mówić tak, dopóki Putin nie odda wraku, to był zamach przed Ruski. I powinni to wszyscy mówić. I politycy, nie politycy, no bo on po prostu moralne prawo mamy do tego. I chodzi o to, że ksiądz Nawicki uczył mówić prawdę wszędzie, w pracy wszędzie, żeby nie być dwulicowym. Myślę, że gdybyśmy poznali naukę księdza Nawickiego, to po prostu byśmy wygrali w oświacie wszędzie. A naprawdę, ludzie, którzy są w kościele i księża, niestety, no ta mowa jest dwulicowa, bym tak powiedział. Chodziliśmy do Unii i nawet papież nas zachęcał. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. No bzdura, cały historycy potwierdzą. Cały czas nas zawód zdradza. To dlaczego Kościół wtedy, no moralny nas też tam na filmie papież Rubik Karolny jest taki moment. Papież rozmawia z biskupem, który przywiezie do nowego muru, bo jest to papież nam mówi tak. To miało być inaczej. Duchowe ze wschodu miało iść na zachód, a z zachodu sprawy gospodarcze. Niestety przeciw kapitału. Ale brakowało dobra, proszę pana, tak, ma pan rację, to jest co do jednej rzeczy, ma pan niewątpliwą rację. Gdyby naukę księdza Blachnickiego przyjęto, naprawdę by się dużo dobrego zrobiło. Polecam taką książkę, prawda, krzyżnie z wolę. Księdza Blachnickiego osobiście dobrze znałem i on w ogóle założył kurcjatę wyzwolenia człowieka, nie tylko po to, żeby tam uwolnić się od nałogów i tak dalej, bo to było tak dla władzy niby. Natomiast chodziło o coś innego, żeby ukształtować tę postawę. I na przykład kiedy w SBC to pani domu Azowiec w Kasiekówce, to młoda dziewczyna, tam nie pamiętam, do niej 14 czy 15 lat, po prostu normalnie śmiało odpowiadała SBK-om, czy nie bała SBK-ów. I to, co ksiądz Blachnicki mnie nie kłamać, mnie wzywali na przesłuchania w pewnej sprawie. Ja mówię, co tu zrobić, żeby nie powiedzieć prawdy, żeby nie skłamać. I Duch Święty mi odszedł. Jak mnie SBK zapytał, czy widziałem coś takiego i takiego, oczywiście widziałem. Ale ja powiedziałem, nie mogę powiedzieć, że coś takiego widziałem. Naprawdę powiedziałem. Nie mogę powiedzieć.